Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Zero IBU. Po jaką cholerę nam ten Black Friday? Idąc za radą Szczepana Twardocha, którego bardzo szanuję, który w felietonie dla Onetu napisał kilka tygodni temu, że cotygodniowy felietonista, a ja w zasadzie jestem codziennym felietonistą, nie może marnować nawet najdrobniejszej irytacji. Bo z takiej irytacji może się narodzić bardzo dobry felieton. Więc idąc za tą radą, postanowiłem nie zmarnować mojej irytacji na otaczający i napierdzielający zewsząd na mnie Black Friday. Black Friday, nie mówimy Black Friday, nie mówimy Black Friday, tylko Black. To jest AE Black. Black. Black Friday. Postanowiłem nagrać właśnie odcinek Zero, bo mimo, że już mam nagrany odcinek tam degustacji risa z Fortuny, nie wiem, pojawi się po południu ten ris, czy w sobotę, nie wiem, w poniedziałek, zobaczymy. Postanowiłem nagrać jednak ten odcinek, po prostu muszę to z siebie wyrzucić. Otóż atakują mnie zewsząd informacje o czarnym piątku, o niesamowitych okazjach, które po prostu śmigają mi tutaj wszędzie, nad głową, w internecie, na wall, wszędzie, wszędzie jestem atakowany. Idę sobie w obornikach śląskich, idę sobie po ulicy i drogeria mi pisze: u nas Black Friday trwa 3 dni. O co tu chodzi, ludzie? 2/3 Polaków nigdy nie spotkało się z określeniem Black Friday, czarny piątek. 90% pewnie w ogóle nie wie, o co kaman. Pozostałe 10 przeżywa frustrację, bo czuje, że coś im umyka, jakieś promocje tutaj śmigają nad głowami, wszędzie, wszyscy gonią, jeszcze pewnie pokażą jakieś tam zdjęcie z Ameryki, tam wyścigi po te telewizory, po ten... Słuchajcie, skąd się wziął pieprzony czarny piątek? No skąd? Otóż on się wziął z tego, że dzień przed Black Friday jest Thanksgiving Day. Czwarty czwartek listopada to jest w Stanach Zjednoczonych święto dziękczynienia, że jedzą indyka i apple pie, pumpkin pie, czyli ciasto dyniowe. To jest taka tradycja, bo oni wspominają tą historię, że kiedyś jak przypłynęli tam na Mayflower jacyś osadnicy, to oni pierwszą przypłynęli na jesieni, nie było co jeść, pierwsza zima było ciężko, połowa umarła. I na następne już oni tam już jakoś ogarnęli, coś tam zasiali, łowiec czy nie wiem co, i coś już tam nazbierali na jesień, z Indianami się dogadali. No i już mieli co jeść. I oni tak się cieszyli z tego, że zrobili Thanksgiving Day. Co prawda samo Thanksgiving Day, znaczy Święto Dziękczynienia w Stanach, budzi ostatnio coraz większe kontrowersje, bo Native Americans, czyli Indianie, mówią: ale słuchajcie, to wy żeście troszkę tak naszym kosztem tutaj te dziękczynienie odprawiacie, bo żeście najpierw nam zabrali ziemię, bizony, wszystko żeście nam zabrali, wyrżnęliście nas z ziemi i wy teraz tutaj kurwa dziękczynienie będziecie odprawiać? To my powinniśmy jakiś kurde dzień Holokaustu uświętować, kurde, opłakiwać, co żeście tutaj nam zrobili, uchodźcy u nas Europy. No i proszę was, idea jest taka, że ci Amerykanie jedzą tego indyka. I tak jak u nas są długie weekendy, tam też jest długi weekend. Więc oni sobie biorą wolne w ten piątek. I oni, ktoś tam kiedyś wpadł na pomysł, że słuchajcie, jak ci Amerykanie siedzą już w tych domach, to może oni by, no nudzą się, no ile można tego tam oglądać, nie wiem jaki tam jest odpowiednik Kevina samego w domu, czy w Nowym Jorku, co oni tam oglądają na Thanksgiving Day, a pewnie są jakieś takie filmy, no ile jeszcze można oglądać, to niech oni idą do sklepu. Bo tam generalnie to jest tak, że no jest piątek, jest normalnie ten, ale większość, mówię, ma urlopy, więc ma czas, więc on może iść do sklepu, więc oni te sklepy otwierają od rana. Czyli normalnie jest od 10 do 18, to otwierają od rana do północy, minus 50%, minus 70%, wszystko za pół darmo.
I ci Amerykanie rzeczywiście szaleństwo, zaczynają kupować, no więc wymyślili potem jeszcze, bo ten czarny piątek im się tak sprawdził, no to wymyślili sobie Cyber Monday, czyli elektroniczny poniedziałek, tam elektronikę obniżamy, no szaleństwo, oj ludzie. Natomiast Polacy w ostatni piątek listopada nie myślą o żadnych prezentach, tylko myślą o Andrzejkach, o imprezie andrzejkowej. Więc nie dziwnym jest, że zaledwie 12% Polaków skorzystało z jakichś durnych promocji Black Friday'owych. I świadczy to o takiej mizerii po prostu kreatywności i mizerii umysłowej polskich przemysłu reklamowo-marketingowego, że nic nie potrafią wymyślić, tylko kurka kopiują to z tej Ameryki. To jest takie słabe, to po prostu jest takie liche, że ja rozumiem, o co chodzi, bo to jest tak. Słuchaj, nie będziemy robić żadnej promocji andrzejkowej, bo na Andrzejki to można zrobić co najwyżej promocję flaszka wódki i 2 litry coli i kiełbasa taniej, czy tam nie, co tam może być, no jakieś tam na koreczki coś, nie? Żeby se Janusz z Grażyną kupili. To w ogóle nie jest sexy. My musimy coś mieć sexy, musimy mieć takie, wiecie, jak śpiewał poseł Cookies, my już są Amerykany, mamy glany, my są pany. Więc musimy coś zrobić takiego, żeby to było po amerykańsku. Black Friday. I męczą tym kurde Black Friday'em. On was wiercą tą dziurę w brzuchu tym Polakom. Masakra to jest. Ja jeszcze bym zrozumiał, gdyby to były jakieś firmy z amerykańskim kapitałem, że na zasadzie, wiecie, wszędzie na świecie robimy promocje, znaczy robimy u siebie w centrali w Ameryce, to my wam tu Polaki też damy promocje. To by było spoko. To ja bym to rozumiał. Jakby ten Amazon na przykład robił promocję, nie? Amazon notabene ciągle jeszcze nie może sprzedawać do Polski, mimo że już tutaj na pół Europy z Polski wysyła. Notabene, taka historyjka, w poniedziałek coś tam patrzyłem na ten, no i wpadł mi w oczy ten mikrofon, który sobie kupiłem we wtorek we Wrocławiu. No ale on mi wpadł w oczy w poniedziałek, no i wpadł mi w oczy w Amazonie. No i patrzę, cena 59 baksów. Mówię, kurczę, akceptowalna, nie? No ja przeglądam i kurde, this item może być ship to Poland. Mówię, oj, coś nowego, bo patrzę tam jakieś inne, mówię, a to może jeszcze coś sobie zamówię. Patrzę, to this not ship to Poland, this not. No dobra, no i słuchajcie, piszą do mnie z Amazona, mówią, Tomasz, jeśli ty potrzebujesz ten mikrofon zaraz natychmiast, to możemy ci priority shipping zapewnić. I jeśli ty dokonasz zamówienia, jeszcze masz 50 minut, jeśli ty dokonasz zamówienia, to ty w środę rano masz ten mic po prostu w domu. W Oborniki Śląskie, Poland. Ja mówię, kurka, dobra, wchodzę w to. Podpiąłem sobie kartę w dolarach nominowaną i zamawiam, nie? $59. Wybieram, kwalifikujesz się, Tomasz, na darmową dostawę z tym zamówieniem. Także great, great success dla ciebie i w ogóle promocja. Także już zaoszczędziłeś w ogóle na tym, bo on już jest przeceniony, ten mic. Do tego masz darmową dostawę, chyba że wybierasz priority shipping, bo chcesz mieć w Wednesday ten towar. Bo jak nie chcesz priority shipping, to on będzie za 2 tygodnie, nie? Bo on będzie płynął statkiem. Ja mówię, dobra, niech będzie w Wednesday, nie? Ale Tomasz, widzisz, bo my to specjalnie do ciebie wyślemy po prostu odrzutowcem z Ameryka. To nie są tanie rzeczy, więc ty za shipping i za pakowanie musisz dopłacić jeszcze $30. 60 niecałe kosztuje mic, więc już jest 90. A oni mówią, ale słuchaj Tomasz. To jest Amazon.com z Ameryka, więc bardzo możliwe, że ci dowalą jakieś cło, więc ty dopłać jeszcze $18 na ewentualne cło. I robi się z tego już ponad $100. Więc ja mówię, Jeff,
Ale jak ty do mnie przyślesz z Ameryka w półtorej dnia ten Mike? Czy ty przypadkiem mnie nie chcesz zrobić w dika, że ty go wyślesz z Wrocław, z twojego magazynu i on do mnie przyjedzie w środę rano, bo go we wtorek tam spakujecie, a ty mnie kasujesz tak jak ja bym go z Florydy zamawiał albo z New Yorku, czy nie, skąd? Jeff, czy ty myślisz, że jestem głupi? Więc kupiłem we Wrocławiu od ręki. I chyba nawet taniej niż te 60, no może nie taniej niż 60 baksów, ale na pewno taniej niż 100 baksów. Także tak. Także ten Black Friday, on tutaj u nas jest totalnie z dupy. I jedna uwaga. Oprócz Black Friday, to jest jeszcze takie coś, co się nazywa Blue Monday. I on wypada w styczniu. Jest to bodaj trzeci poniedziałek stycznia. I Blue Monday, bo blue to po angielsku jest, że smutny. I dlatego smutny, że w trzeci poniedziałek stycznia to wszyscy już sobie wiedzą, że niepotrzebnie kupili ten karnet na siłownię, że te wszystkie postanowienia noworoczne to jak krew w piach, że te pieniądze, co wydali na te prezenty, to kurde najgorzej wydane pieniądze. Że trzeba zacząć spłacać te kredyty, co się nabrało, tam gotówkowe na te prezenty. Że to wszystko było bez sensu. Że się wydawało pieniądze po to, żeby zrekompensować dzieciom to, że nie mają rodziców, bo rodzice zarabiają pieniądze, żeby mogli kupić te prezenty. A prezenty już leżą w kącie porozwalane, nie ma komu posprzątać. Że te prezenty były kupione po to, żeby tam może komuś zrekompensować brak czasu, a może komuś zaimponować, a może w ogóle były kupione, kurwa, coś trzeba kupić ten ostatni dzień, bo u nas nikt nie kupuje w żadnym Black Friday, kupuje w ostatni dzień. Także przemyślcie to. Może nie trzeba, może trzeba kupić coś mniejszego, mniej wydać, zaoszczędzić, nie wiem, poczytać książkę Michała Szafrańskiego, jak oszczędzać pieniądze, czy coś, nie. Ale jak już koniecznie musicie coś kupić w ten Black Friday, to ja wam polecam książkę w Black okładce, Piwo. Bardzo dobre, prestiżowe wydanie. Tutaj, prawda, prestiż i bogactwo, złoto. Tylko proszę was, nie noście tego w plecaku, bo to nie jest książka do noszenia w plecaku, tylko to jest książka, którą ją postawić na półce, żeby ładnie wyglądała. Względnie, jak już nosicie gdzieś ten, to się owija w tapetę albo w gazetę, no. Tak za moich czasów, jak się książki owijały, żeby się nie niszczyły. A do tego macie piękne szkło. Taki zestaw na Flowbooks, bez rabatu. My nie uznajemy takich rzeczy, Black Fridayów. Cena nie ulegnie zmianie, 59,90. Jest wersja jeszcze chyba z autografem, także można też z autografem zamówić. A jak ktoś chce bez autografu, bo chce sam napisać, to jak najbardziej. Jak ktoś kupił bez autografu, a chce, żebym ja mu podpisał, to jak najbardziej. Będzie kiedyś okazja się spotkać. Z chęcią podpiszę. No, także keep calm, keep calm. Ja musiałem to z siebie wyrzucić, bo po prostu... No. A marketingowcom i działom reklamy i agencjom reklamowym życzę więcej pomysłu, więcej kreatywności, bo to jest po prostu słabe. Polacy nie mają wolnego piątku, żeby się zajmować waszymi promocjami. Polacy myślą o Andrzejkach. Skumajcie to. Do usłyszenia. Cześć.